Dzień dobry, mamy sobotę, proszę Państwa, już ostatnie mecze drużyn Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i Lubuskiego. Zibi jak co roku przygotowuje nagrody dla drużyn, to są nagrody od Zibiego, ale z tego miejsca dziękuję wszystkim darańczycom, dziękuję sponsorom, firmie Kode, panu Radlowi, dziękuję obozom koszykarskim, Draft Camp, Basket Camp, a przede wszystkim dziękuję wam rodzice, bo fan kluby poskładali troszkę pieniążków, także że dziękuję jeszcze raz, tyle czoła, jesteście wspaniali, no sam nie dam rady, wiadomo. A zrzutka zawsze jest pomocna. I teraz chciałem pokazać, nagrody są jakie przygotowane do dzieciaków. Piękne wykonane kubki tutaj. Też dziękuję panu z Oświęcimia, który mi je zrobił. Są koszulki od pana Radla, MVP meczu każdy dostaje. Każdy sobie nosi. Ode mnie ze sklepiku skarpetki, są smycze. A taką najcenniejszą... A taką najcenniejszą nagrodą w tym roku, bo każdego roku staram się przygotowywać co innego, więc w tym roku przygotowałem plakaty, postery. Daj nam jeszcze. Mamy takie postery. Jeden poster dla MVP całego turnieju i 8 posterów dla MVP każdej drużyny. Trenerzy wybierą MVP każdej drużyny i dostaje taki poster. Oprócz tego z tych gadżetów, co pokazywałem, to zawodnik będzie wylosowany, będzie mógł sobie coś wybrać. Poster, jeżeli ktoś nie dostanie takiego posteru, bo wiadomo, nie mogę wszystkim dać, można je zakupić. Ja podam, u mnie na SKM jest link do pana, który to robi, a ramki z Ikei i każdy może mieć na ścianie taki plakat. Póki co, pokaż piękne plakaty. Z plakatami będzie tak, że każdy zawodnik wybrany przez trenera będzie sobie losował plakat. I co? I pamiętajcie zawsze. SKM jest zawsze z nami od 15 lat, a zaczynamy od Wersika 93, Mateusz Ponitka, ta kadra zdobyła wicemistrzostwo świata, kawał historii, jest co opowiadać. I co, i do następne roczniki. Pozdrawiam z Dolnego Śląska, z Wałbrzycha, tutaj zaczynałem i jestem tutaj 15 lat. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wspierają serwis koszykówki młodzieżowej. Bóg zapłaci.